protesty uliczne, które organizuje. Mhm. Y, czy zapowiada Jarosław Kaczyński, bo tam marsz 13 grudnia, aczkolwiek mnie się data wydaje wyjątkowo, wyjątkowo niestosowna, ale rozumiem, że partia sobie mm, to wybiera, ale zapowiada również. Cały szereg dalszych protestów. Czy Pana zdaniem to nie może jednak doprowadzić do takiej destabilizacji, zwłaszcza jeżeli prawicowe gazety piszą jednocześnie, że trzeba robić w Polsce Majdan? Nie, proszę Pani, moim zdaniem nie. Ja nie wyczuwam takiego nastroju w polskim społeczeństwie. Wybór 13 grudnia jest po prostu niemoralny. Tak się nie powinno tej polityki robić. Znaczenie tych manifestacji sprowadziłbym do, do dwóch konsekwencji. No, pierwsze to oczywiście jest ten coraz bardziej irytujący bałagan na ulicach głównie Warszawy, prawda? przeszkadzający ludziom w, po prostu z, normalnie żyć. I związane jest z tym także pewne ryzyko Kaczyńskiego, że mu się przyłączą jacyś tam chuligani. I że symbolem manifestacji pisarskiej wtedy będzie rozruba z e, policją. No a drugie, e, druga konsekwencja to jest oczywiście jego sygnał wysyłany, ale wyłącznie do własnych zwolenników. Więc to jest utrwalanie związku między partią nim a zwolennikami bez zdolności poszerzania, ani też bez zdolności, jak sądzę, radykalizowania tych zwolenników.